Chcemy znaleźć pierwiastek sześcienny lub inaczej pierwiastek trzeciego stopnia z liczby ujemnej, tutaj z minus 512. Inny sposób to zastanowienie się, ile wynosi x, który jest równy pierwiastkowi trzeciego stopnia z minus 512. Podnosimy x do trzeciej potęgi i usuwamy pierwiastek, czyli x do trzeciej potęgi równa się minus 512. To znaczy, że jeżeli podnosimy x do trzeciej potęgi, po tej stronie mamy dostać minus 512. Jeśli nie przychodzi Wam od razu do głowy, ile ten x może wynosić, najlepiej dokonać rozkładu na czynniki pierwsze. Zanim to zrobimy i sprawdzimy, który czynnik będzie się powtarzał 3 razy, ponieważ mamy pierwiastek trzeciego stopnia, tak, trzecią potęgę, spójrzmy jeszcze raz na ten pierwiastek i zastanówmy się nad jego ujemną częścią. Nasz pierwiastek oznacza to samo, co pierwiastek trzeciego stopnia z minus 1 razy 512. Czyli minus 512 możemy przedstawić jako minus 1 razy 512. Z własności pierwiastków wiecie, że możemy to zapisać również w ten sposób, czyli rozdzielić pierwiastek. I w takim razie w tym momencie zastanawiamy się nad tą częścią. Jaka liczba, którą podniosę do trzeciej potęgi, da mi minus 1? Oczywiście jest to minus 1. Sprawdźmy, minus 1 do trzeciej potęgi to jest po prostu minus 1 razy minus 1 razy minus 1, czyli minus 1. W takim razie ten pierwiastek jest równy minus 1. Pozostaje zastanowić się nad pierwiastkiem sześciennym z 512. Wróćmy zatem do naszego rozkładu na czynniki pierwsze. 512 to inaczej 2 razy 256. 256 to inaczej 2 razy 128. 128 to inaczej 2 razy 64. 64 to inaczej 2 razy 32. 32 to inaczej 2 razy 16. 16 to 2 razy 8. 8 to 2 razy 4. I 4 to 2 razy 2. W tym momencie zakończyliśmy rozkład na czynniki pierwsze. Spójrzmy, co dostaliśmy. Poszukajmy, czy jakieś czynniki da się pogrupować w trzy takie same grupy. Jeżeli weźmiemy na przykład po dwie dwójki, tutaj, tutaj i tutaj, mamy trzy grupy, ale w tym miejscu nam zostaną czynniki. Weźmy zatem po trzy dwójki. Trzy tutaj, trzy dwójki. Tutaj trzy dwójki. I tutaj trzy dwójki. W tym momencie mamy wszystkie czynniki. 2 razy 2 razy 2 to jest 8. 2 razy 2 razy 2, 8. I tutaj też 8. Czyli w takim razie nasze 512 możemy przedstawić jako 8 razy 8 razy 8. W takim razie wróćmy do pierwiastka. Pierwiastek trzeciego stopnia z 512 to jest to samo, co pierwiastek trzeciego stopnia z 8 razy 8 razy 8. I w tym momencie sprawa jest prosta. To jest po prostu 8. W takim razie wynik naszego pierwiastka, czyli pierwiastka trzeciego stopnia z minus 512, jest to minus 1 razy 8, czyli minus 8. Sprawdźmy w takim razie, czy faktycznie tak jest. Czyli jak podniesiemy minus 8 do trzeciej potęgi, minus 8 do potęgi trzeciej, czyli to, o czym tutaj mówiliśmy, czy dostaniemy minus 512. Minus 8 do trzeciej potęgi to jest minus 8 razy minus 8 razy minus 8. Minus 8 razy minus 8 to jest 64 razy minus 8. 64 razy minus 8 minus 512. Czyli faktycznie tak, jak chcieliśmy osiągnąć.